Wiele urządzeń w domu i na działce zabezpieczyłem przy użyciu softstartów. To jest zbiór kupiony na Allegro. Nie pamiętam, po ile płaciłem, ale to są jakieś bardzo nieduże sumy, typu 10 zł za sztukę. Kupiłem dosyć dużo tego, ponieważ mam wiele urządzeń mechanicznych z silnikami oraz oświetlenia, które dzięki właśnie użyciu takich urządzeń zaczęło działać bardzo bezawaryjnie albo nie szarpie przy starcie. Na pewno będzie dłużej żyło. Tu jest przykład reflektora. Ten reflektor przez pół roku miał uszkodzony czujnik ruchu w taki sposób, że w momencie, kiedy wygasał, błyskał żarnikami. Dzięki zastosowaniu soft startu nic się nie stało. Te żarniki do tej pory działają, mimo że to są jakieś zwykłe, tanie żarniki, nie żadne jakieś supermarkowe produkty, które i tak by nie przeżyły takiego traktowania. Także soft start tutaj pozwolił na jakieś kilka tysięcy uruchomień żarników halogenowych bez ich przepalenia. Inna lampa, ta lampa jest akurat osadzona na kiju, ponieważ jest to taki reflektor przenośny na działkę, bardzo potrzebny w momencie, kiedy przy pracach niespodziewanie zastanie nas noc. A tutaj przycinarka do metalu. Fajne urządzenie, prezentowane już na filmach. Dużo rzeczy mi pocięło. Skutecznie oczywiście to jest do większych elementów. To nie jest bardzo precyzyjna przecinarka. Tutaj na szczęście w rączce da się zmieścić ten moduł od soft startu zupełnie spokojnie. Na filmie pokazuję dosyć dokładnie, które przewody dokąd biegną, jak je połączyłem. Przewody lutowałem, użyłem też koszulek termokurczliwych. Wcześniej końcówki, które tutaj przygotowałem, oczywiście podcynuję. Używam do tego lutownicy, która też była prezentowana na działce. Czeka kolejny film o tej lutownicy do opublikowania. Właściwie to nie ma tutaj co opowiadać. Jeden obraz za 1000 słów. Oczywiście od razu bardzo uprzejmie dziękuję za komentarze typu: nie potrafisz lutować, w życiu nie lutowałeś i nie bierz się za to. Doceniam zaangażowanie. Tutaj jeszcze używam faktycznie lutowania, żeby zabezpieczyć końcówki przewodów. Teraz od jakiegoś czasu już posiadam zaciskarkę z tulejkami, więc pewnie bym tego użył. Znaczy pewnie, no użyłbym, po to to kupiłem. Tutaj w tym momencie tego nie posiadałem, więc końcówki są lutowane. To też nie jest najgorszy sposób, aczkolwiek przy zaciskaniu tego przewodu śrubą no jest on rozgniatany. Tutaj taka uwaga, żeby tej cyny nie pożałować, żeby to było nawet nie tyle zlutowane, co nawet troszkę nadlane. Wtedy śruba, która tutaj będzie wkręcać się w ten przewód i tak rozepchnie, no nie będzie działała tak bardzo destrukcyjnie na same druciki w przewodzie. Tutaj do połączenia też nie szczypałem się, nie robiłem tego zupełnie na centymetr, ponieważ lutuję w powietrzu. Nie mam gdzie tego oprzeć. Tak na szybko wymyśliłem i od razu przystąpiłem do realizacji, więc potrzebowałem trochę dłuższych odcinków drutu, żeby je móc właśnie w ten sposób połączyć i sobie spokojnie zlutować. Przy krótszych to najczęściej się w tym momencie by rozeszło i byłby kłopot. A potrzebuję, żeby to było w miarę równe, żeby końcówka tutaj koszulki termokurczliwej na to spokojnie się dała naciągnąć. Film jest nagrany w dosyć przyzwoitej rozdzielczości. Wszystkie kable prezentowałem tak rozciągając i przyciągając tak w tym momencie, gdzie co idzie, więc na stop klatkach będzie sobie można ewentualnie odtworzyć dokładny układ połączeń. Układ soft startu wpiąłem tutaj pomiędzy włącznik a silnik. Z silnika wychodzą dwa przewody niebieskie. Wybrałem jeden z tych przewodów. Dobrze by było, żeby to był przewód fazowy, ale oczywiście u nas nie wiemy, który to jest przewód, więc
nie możemy w ten sposób zrobić. Przewód przecinam i w tym momencie w jego miejsce wpinam tutaj soft start jako element regulujący. Natomiast soft start do pracy potrzebuje jeszcze drugie napięcie, więc muszę się podpiąć też i pod drugi przewód. To taki skrótowy opis działania tego modułu. Gdy oglądam teraz ten film, to mam wrażenie, że jest to bardziej skomplikowane niż jest w rzeczywistości. Przygotuję więc jeszcze jeden film, gdzie na stole rozłożę soft start i zaprezentuję sposób jego połączenia do jakiegoś odbiornika typu żarówka albo silnik, tak żeby więcej było widać. Tutaj tak naprawdę widać jest dokładnie wszystko. Każdy kabelek z osobna, one są jeszcze w różnych kolorach, ale tak sobie myślę, że będzie to dobrym pomysłem przygotowanie filmu z detalicznie opisanym sposobem podłączenia soft startu. Także mamy dwa przewody idące od silnika. Jeden z tych przewodów jest rozcięty. Te rozcięcie to są właśnie przewody czarny i czerwony i to na tej linii jest regulacja tutaj impulsowa prądu dostarczanego do silnika, natomiast soft start musi do pracy mieć zasilanie i to zasilanie jest podciągnięte kablem niebieskim, który łączy się z drugim kablem niebieskim po lewej stronie bliżej ręki od silnika. I ten kabelek niebieski od silnika tutaj, ten soft start silnik, kabel niebieski, nie przenosi natężenia. To jest tylko napięcie służące do pracy soft startu, a całe natężenie robocze przechodzi pomiędzy kablem czerwonym a czarnym. I to musi rozpiąć obwód. Te dwa kable muszą wejść w przecinany, sterowany obwód. Nie to, żeby opalarki nie było, ale rozciąganie przedłużacza. Znaczy tutaj nawet jest przedłużacz, ale wyciąganie opalarki do dwóch czy trzech koszulek. Jedyny problem to taki, że będą lekko kopcone. Zapalniczkę sięga się w sekundę. A długa zapalniczka do grilla jest potrzebna. Musi być sprawna, działająca. Tutaj też widać modyfikacje w tej przecinarce, tak żeby osłona nie opadała. Cała przecinarka była naprawdę jakaś bardzo tania, w szczególności do produktów markowych. To tak na przykład 4 razy tańsza. Ile ja nią cięć wykonałem? Bardzo dużo. W setki liczone. Tu jest założona mała tarcza, ale proszę zwrócić uwagę, że to aż w momencie uruchomienia to aż szarpie tutaj tą przecinarką. W trybie normalnym, natomiast tu nie było problemu, można było sobie uruchomić, nic nie szarpało, spokojnie uruchomiło i tak rozpędzało
stosunkowo powoli. Duża tarcza. Tutaj było bardzo dobrze widać moment rozruchu, że tarcza się rozpędzała powoli i nie ma szarpnięcia. Proszę zwrócić uwagę na całe urządzenie, tak troszkę się odsuwając od ekranu. Nic nie szarpnęło. Bardzo płynny start. I o to chodziło.